Gospodarz.pl zawsze w dobrym miejscu i w dobrym czasie. Tym razem zapraszamy na targi w Bednarach. Przyjdźcie do nas, bo my tutaj już przygotowujemy się pełną parą. O, witam serdecznie. Hej. Do góry jedziemy. Dobra, lecimy z tematem. Po co mi ta dynia? Dobra. Już? Jesteśmy na stanowisku Zetor i już pierwsze efekty tego nastroju, który się udziela, są widoczne. Proszę mi powiedzieć, dlaczego zamknęliście ten model traktoru po prostu w klatce? Żartobliwie powiem, że warczy i gryzie. A tak naprawdę to po prostu służy do tego, żeby każdy z klientów odwiedzających nasze stoisko mógł sobie swobodnie podziałać tym ładowaczem bez robienia komuś krzywdy. Aha, okej, okay, no ale nikt tym nie wyjedzie nigdzie. Nie wyjedzie, ale może podnosić, opuszczać i posprawdzać, jak to działa u nas. A reszta sprzętów, które widzę, że są na wolności? No z ciekawostek mamy tutaj z firmą Globtrack ciągnik z autonomicznym układem jezdnym, czyli po prostu samosterujący z nawigacją. I resztę mamy nasze podstawowe modele, czyli największego Krystala i najmniejszego Majorka. Czyli zwiedzający będą mieć nie lada frajdę. No jasne, zawsze u nas zawsze. A proces resocjalizacji jakiego modelu będzie tutaj? Proximki. Proximka w klatce. Zapraszamy serdecznie. Patryk, co przygotowaliście na targi w Bednarach w tym roku? W tym roku przygotowaliśmy ładne, piękne, przejrzyste stoisko. A już myślałam, że jakieś piękne kobiety. Na to przyjdzie czas. Ale... Się alarm uruchomił! Ale... Tak? Ale w tym roku po raz pierwszy na Wielkopolsce pokazujemy naszą największą koszarkę. Zresztą to jest największą koszarkę na świecie. Silvercat 1500. Maszyna pokazowa, która robi pokazy i w Polsce. Oraz zgrabiarkę taśmową z podbieraczem R900T. Też maszyna pokazowa, która też w Polsce robi pokazy. A czyli rozmiar jednak ma znaczenie. Jednak tak. Także zapraszamy klientów tutaj na stoisko numer... A 183. Dziękujemy za uwagę. Proszę i bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję, do zobaczenia. Złapałam Huberta z maską. Gaspardo, powiedz mi, jak idą przygotowania tutaj do targu? Prawie wszystko dopięte na ostatni guzik, ostatni transport. Zawozimy katalogi, bo przewidujemy dużą ilość klientów na targach. I myślę, że już tylko czyszczenie maszyn i oczekiwanie na otwarcie targów. Co przygotowaliście dla klientów? Z nowości mamy opryskiwacz zawieszany Tempo Ultra na izobusie. Mamy nowy rozsiewacz nawozowy, poza tym składany pług dłutowy, który będzie pierwszy raz pokazany w Polsce, dużą 7-metrową talerzówkę. No poza tym 42 maszyny, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Fiu-fiu, nic dodać, nic ująć, więc zapraszamy. Zapraszamy. Dobra, piona. Trzymaj się, do zobaczenia. Pa. Jak idą przygotowania do targów? No właśnie, sprzątamy nasze stoisko. Możecie zobaczyć, tu ładowareczka pracuje. Skończyliśmy już montaż suszarni, którą będzie można obejrzeć. I za chwilę wjedzie nasze stoisko w postaci namiotu i takich ładnych, innych kolorowych gadżetów. Także zapraszamy od jutra. A co przygotowaliście dla klientów? Dla klientów mamy szereg nowości, które firma oferuje. W tym roku też pojawiły się nowe produkty, więc będzie coś ciekawego. Na pewno będą przedstawiciele z fabryki, więc będzie można porozmawiać z naszymi włodarzami. Myślę, że każdy, kto nam zajrzy, też poczęstuje się pysznym tortem z okazji 70-lecia. Więc no, będzie się działo, zapraszamy. No to w takim razie ja wpadam na torta i na jakiś wywiadzik, a Was zapraszamy na stoisko numer... C73. Proszę Państwa. Jak idą przygotowania do targów? Jesteśmy już na finiszu, kończymy ostatnie montaże. Właśnie jesteśmy na wysokościach, gdzie kończymy montaż naszego nowego produktu, to jest wentylator, który chcemy pokazać, spełni swoją również rolę w takim trochę nietypowym budynku jak hala namiotowa. Smart Agro w tym roku na Bednarach troszeczkę nietypowo pokazuje rozwiązania wyposażenia budynków inwentarskich jak zawsze, natomiast nietypowo, bo znajdujemy się w hali łukowej firmy Skawska, gdzie widząc coraz to większe zapotrzebowanie ze strony hodowców takimi budynkami, nazwijmy to, ale również wyposażonymi dla zwierząt, Smart Agro ma w ofercie szeroką gamę produktów, które możemy zastosować w tych halach i chcemy to właśnie na tych targach pokazać. W takim razie zapraszamy na targi w Bednarach. No i cóż, pozdrawiamy. Zapraszamy na stoisko numer... F142. Do zobaczenia. Jak idą przygotowania do targów? Dzień dobry, bardzo miło przywitać wszystkich Państwa na stoisku firmy Swimmer.
Stoisko przygotowujemy od poniedziałku. Jak widać, prace trwają, jest gorąco, ponieważ jest duże stoisko. Przygotowaliśmy kupę nowości dla naszych klientów, także od jutra, od 9 rano serdecznie zapraszamy. Jakie atrakcje czekają właśnie na klientów? Atrakcji będzie mnóstwo, jeszcze dzisiaj wszystkich nie mogę zdradzić, natomiast główną atrakcją, i tutaj serdecznie zapraszam, wiem, że jest ogromne zainteresowanie, Mariusz Pudzianowski, wielka gwiazda, będzie u nas w sobotę o godzinie 11, także wszystkich Państwa serdecznie zapraszam. Zapraszamy! Znajdujemy się na stoisku Skawska, ale co przygotowaliście na te targi? Witam serdecznie. Tutaj zaprezentujemy hale, które można u nas kupić. Hale są różne długości, szerokości, na przykład 13x25, na 30, różne, różniste. Plandeki też można sobie wybrać oczywiście. Akurat na tych targach znajduje się 5 naszych hal, akurat znajdujemy się przy dwóch z nich. I co, zapraszamy serdecznie do odwiedzenia naszego stoiska. Na pewno ktoś sobie coś wybierze, więc zapraszamy serdecznie i czekamy na najlepszych klientów. Zapraszamy, pozdrawiamy. Tylko przyjdźcie do nas, bo my tutaj no, już przygotowujemy się pełną parą, także czekamy na Was. Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy serdecznie. Jesteśmy na stoisku Gouveil. Jak idą przygotowania? No już końcówka, powoli ostatnie czyszczenie, przygotowanie maszyn, także stoisko już jest praktycznie przygotowane. Co przygotowaliście dla klientów? Czyli nasze flagowe maszyny, prasa, prasowiarka, owiarki. Mamy tutaj urządzenia do przewożenia balotów, jak i do otwierania balotów, także z każdego po trochu. Jak idą przygotowania do targów w tym roku? Doskonale, jak co roku. Wszystko przygotowane, czekamy, wszystko zamówione, czyli słońce, dobry humor. Także widzimy się jutro, od jutra. No i oczywiście to, co mówię, dobra zabawa, dużo słońca i dobrego nastawienia. A co przygotowaliście dla klientów? No, oczywiście, jak zawsze, pokazujemy nasze produkty. Doradzamy, rozmawiamy, no i oczywiście witamy się i cieszymy się ze spotkań. Będzie piana party? No, piana party nie będzie, nie mamy tutaj na to warunków, ale myślę, że równie dobra zabawa będzie. Super, dziękuję bardzo. Ja również. Gospodarz.pl zawsze w dobrym miejscu i w dobrym czasie. Zapraszamy na targi w Bednarach. Chyba się polubiłyśmy. Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy na targi w Bednarach od 23 do 25 września.